Dzieła rąk ludzkich nie są nigdy tak pewne jak opieka z nieba. W obecnej dobie liberalizmu powszechnie zapomina się o swoich tradycjach narodowych. W takich czasach, gdzie wszystkiego jest aż za dużo, no to szacunek do takich drobnych rzeczy niestety maleje w społeczeństwie. Duszom czyśćcowym przynosi to dużą ulgę. To były osoby, które szanowały bardzo chleb, na przykład takie, no tak, które przeżyły wojnę. Cześć, witamy Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja jestem Natalia. A jestem Ludwik. I dzisiaj... Co robimy? Rozmawiamy. I dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić kilka z takich naszych tradycji rodzinnych, takich, które we dwoje sobie podejmujemy w naszym życiu takim duchowym i takim codziennym, domowym. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, to zapraszamy Was wszystkich teraz do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oczywiście, bo jak już to zrobiliście, to dziękujemy i tyle. Zapraszamy też na naszego Facebooka o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty i na nasze Instagramy, do których linki macie w opisie i których nazwy pojawiają się teraz nad naszymi głowami. Tak jest. Zdecydowaliśmy się na taki temat z kilku powodów. Po pierwsze po to, żebyście nas trochę lepiej poznali i zobaczyli, jak my widzimy takie życie rodzinne. Na co dzień. I też chcemy pewnie poznać Wasze tradycje, więc możecie o nich opowiedzieć na przykład w komentarzach. Jako że w obecnej dobie liberalizmu powszechnie zapomina się o swoich tradycjach narodowych. I rodzinnych też, tak naprawdę. Też, no. Tak, i coraz więcej młodych tak naprawdę odchodzi od kultywowania tego, co zostało ustalone, nieraz też uświęcone przez poprzednie pokolenia. To też my postanowiliśmy przedstawić Wam kilka takich naszych tradycji, które znamy, czy to z takiej ogólnej tradycji polskiej pobożnościowej, czy też z naszych domów, z naszych poprzednich pokoleń, od naszych rodzin. I liczymy, że Wy też podzielicie się z nami jakimiś swoimi tradycjami, które może znacie z poprzednich pokoleń, ze swoich rodzin, albo z jakichś innych źródeł i po prostu je staracie się kultywować tak jak my, nasze. I jedną z takich naszych pierwszych tradycji, które są obecne na co dzień w naszym życiu, jest palenie lampki oliwnej przed obrazem Matki Bożej. Tak. Mamy obraz swój Matki Bożej. Akurat on wisi aktualnie u nas w sypialni. I przed tym obrazem najczęściej on jest też otoczony innymi obrazami, ale to mniejsza. To jest taki nasz główny obraz, w sumie centralny. I przed tym obrazem po prostu najczęściej odmawiamy te modlitwy poranne, wieczorne i najczęściej też wszystkie inne, które odmawiamy za dnia, jeżeli odmawiamy za dnia. Często też zostawiamy na przykład tę lampkę zapaloną na jakiś dłuższy czas, po tym jak skończymy modlitwę, w celu jakby przedłużenia modlitwy, bo wiele osób nie wie, że świeczki i też znicze, właśnie świeczki, lampki oliwne, świeczki woskowe, pali się nie tylko w takim celu, żeby jakby żeby upamiętnić, albo żeby pobudzały nasz jakiś taki zmysł religijny, tak, czy coś takiego, ale też po prostu jako ofiarę składaną Panu Bogu. Tak. Dlatego, że wiemy z Pisma Świętego i generalnie z tradycji, że Panu Bogu podoba się, jest dla Niego miła ofiara z świecy woskowej, czy też z oliwy właśnie. I dlatego jest taki zwyczaj przyjęty, że jeśli skończymy modlitwę, to można zostawić dłużej zapaloną świeczkę czy lampkę po to, żeby jakby ta lampka modliła się w naszej intencji. To jakby przedłużała naszą modlitwę, którą odmawialiśmy tak, wcześniej, tak? To jest bardzo powszechna tradycja, zwłaszcza w kościołach wschodnich, tak, w cerkwiach. Tam można kupić do każdej cerkwi i grecko-katolickiej, i też prawosławnej, jeśli wejdziemy, to można prawie zawsze kupić taką małą świeczkę ofiarną. Ona kosztuje mniej więcej tam złotówkę, 2 złote. I przy ikonach stoją takie małe stoliczki, na których właśnie stawia się te świeczki, modli się chwilę przy tej świeczce i po prostu ta świeczka dalej tam stoi. Jakby przedłużała naszą modlitwę. Tak byśmy ją zostawili po prostu ze sobą. No i drugim takim naszym zwyczajem związanym jakby z tą lampą oliwną jest to, że zapalamy czasami kadzidło po prostu na niej. Bo mamy taki specjalny przyrząd, powiedzmy, na którym, który stawiamy nad tą lampką oliwną. Bo lampka oliwna to jest w formie jakby takiej szklaneczki, w której jest woda z oliwą. I ona wisi oczywiście, zwisa jakby na haku przed lampą
na łańcuchu, wisi na łańcuchach i do tego, do tej szklaneczki wkładamy taki przyrząd, który się podgrzewa płomieniem od lampy oliwnej i na ten przyrząd można położyć kadzidło. I to kadzidło jest również, stanowi taki rodzaj dodatkowej ofiary, jaką składamy Panu Bogu podczas naszej modlitwy, jakby jako dodatkowy, powiedzmy, taka i nasza intencja modlitewna, tak? I też, co ważne, to świeczkę można zawsze też zapalić w intencji zmarłych, tak? No tak, 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 no dokładnie. Tak jak czasami jeździmy na cmentarz właśnie i zapalamy znicze na czyimś grobie, właśnie w tej samej, dokładnie modląc się za zmarłego, przedłużamy naszą modlitwę zapalając znicz, tak samo możemy modlić się za zmarłego i na przykład taką lampkę zostawić w domu i też ona jakby przedłuża naszą modlitwę za zmarłego. Dokładnie. Może kiedyś nagramy w ogóle o świeczkach, o paleniu świec i lampek oddzielny odcinek. Bardzo możliwe. Natomiast to jest taka nasza tradycja, że palimy lampkę oliwną i palimy też czasami na niej kadzidło, tak? Dokładnie. Kadzidło można nabyć w zwykłych sklepach takich... No i liturgicznych, jakichś kościelnych, jakichś dewocjonaliach też bywają. Czasami w sanktuariach też można kupić gdzieś, jak się pojedzie na wieś, bo też czasami sobie kupowaliśmy takie pamiątkowe z różnych miejsc kadzidło. No. I myślę, że tak, jeszcze jakby kolejną naszą tradycją jest na przykład, to ostatnio rzadziej, ale kiedyś robiliśmy to częściej, na przykład skrapianie domu wodą święconą. Tak, bo właśnie też wielu katolików chyba nie do końca ma świadomość, że kiedyś bardzo powszechną tradycją było to, że w każdym tak naprawdę polskim domu przy drzwiach wisiała kropielnica. Mała kropielnica. Tak. Taka właśnie do codziennego użytku dla całej rodziny i zazwyczaj, że rodzina żegnała się tą wodą święconą, wychodząc z domu i wracając do niego. Mhm. Tak samo jak robimy to właśnie wchodząc do kościoła. Tak. I właśnie to o tym, że jest kropielnica, też możemy jakby skrapiać wodą święconą całe mieszkanie. To jest takie jakby sakramentalium, które też jakby uświęca nasz dom, to po pierwsze. Po drugie też może to być traktowane jako modlitwa za zmarłych. A tak, właśnie. To jest też mało znany fakt, że jak to właśnie tradycja podaje, że można skrapiać wodą święconą groby zmarłych i tak. Duszom czyśćcowym przynosi to dużą ulgę. Tak, tak. Więc tak samo można robić to w domu i też jakby tym zmarłym na przykład domownikom poświęcić dla nich te wodę święconą. Tak, chyba nawet przeczytaliśmy kiedyś, mi się wydaje, w Żywotach Świętych, ale nie jestem pewna, że przy żegnaniu się w ogóle wodą święconą w kościele, kiedy się żegnamy wchodząc do kościoła, to część tej wody, która zostaje nam na palcach, możemy strząknąć na podłogę w intencji właśnie dusz czyśćcowych. Mhm. Tak. No to jest jakby taka druga, trzecia tak naprawdę już, bo tamte dwie to możemy podzielić w sumie jako oddzielne. I kropielniczki można kupić też normalnie w sklepach, ale są też takie, jeśli ktoś nie ma pieniędzy albo nie ma miejsca na kropielniczkę, to można kupić też taką małą miseczkę po prostu do... Tak. Zresztą na pewno wiecie, jakiś się używa... Plackę na wodę święconą po prostu. Na wizytę księdza. Mhm. Na księdza, na kolędzie. Tak. Jedną z też takich naszych tradycji związanych z używaniem kadzidła jest okazanie całego domu, nie tylko na Trzech Króli. Znaczy na Trzech Króli to jest jakby tradycja taka przyjęta ogólnie w katolicyzmie, powiedzmy. Na Trzech Króli zawsze się okaza mieszkanie, natomiast nam się też zdarza czasami okazić z innej okazji, tak po prostu. Na przykład przy jakiejś modlitwie też właśnie jest całkiem fajnym, takim dobrym zwyczajem, chociaż my jeszcze tego nie mamy, ale jak będziemy mieli większe mieszkanie, to może tak zrobimy. Że można w różnych miejscach w domu umieścić jakieś drobne obrazki, wizerunki Pana Jezusa na drodze krzyżowej, szczególnie właśnie w okresie Wielkiego Postu i w trakcie drogi krzyżowej po kolei okazać wszystkie te stacje. Tak, tak, tak. Takie też sakramentalium w sumie, bo kadzidło też uświęca nam dom i też jest ofiarą składaną Panu Bogu. Tutaj jakby w postaci takiego małego domowego nabożeństwa. No, wspólną tradycją też może być na przykład czytanie Pisma Świętego. Wspólne. Jak najbardziej. Też na tyle, na ile czas nam pozwala, też czytamy czasami Pismo Święte wspólnie. No i dużo się z niego dowiadujemy w sumie. Jest, tak jak mówiłam w poprzednich różnych naszych tam odcinkach, że Pismo Święte zawsze trzeba czytać z świadomością, że istnieje wykładnia katolicka, która poprawnie interpretuje. I niestety wielu katolików czyta w taki sposób, że po prostu czyta, żeby się tam czegoś dowiedzieć, jakiejś historii ewangelicznej i na tym poprzestaje, nie wchodząc w to, jaki jest
głębszy sens, głębsza wymowa danej na przykład przypowieści, czy jakiegoś fragmentu listu, albo ze Starego Testamentu jakiegoś fragmentu. My staramy się traktować to inaczej i wchodzić głębiej. I szukać właśnie tego znaczenia, tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Czyli poza czytaniem jakby samego Pisma Świętego też staramy się to zestawić z, powiedzmy, z nauką Kościoła nam znaną, próbować znaleźć jakby potwierdzenie jakby tego fragmentu, do czego on się odnosi względem doktryny katolickiej i jak to może się przełożyć na naszą pobożność prywatną, tak? Tak. Mniej więcej tak to działa. Nie czytamy Pisma Świętego jako jakiejś książki instruktażu życia, czy tam, nie wiem, loterii, co ma nam powiedzieć dzisiaj Pan Bóg, tylko po prostu jako coś, co nam, ma nam pomóc wzrastać w duchowości. Tak? To jest tak, tak jakby jest. Myślę, że taki jest cel czytania Pisma Świętego, ale takiej pobożnej lektury Pisma Świętego. Oczywiście taką też, myślę, tradycją dosyć chyba oczywistą też i myślę, że praktykowaną przez katolików jest też ucałowanie Pisma Świętego i krzyża i tak dalej. Są wszystko oczywiście uczynki pobożne objęte odpustami. Na przykład za każdym razem, jak zakładam lub zdejmuję krzyżyk na szyję, to ja mam zawsze zwyczaj, że go całuję. Wcześniej. I tak samo ty robisz chyba z medalikiem, tak? Jak ja go nie zmienię. Nie zmieniam. Czasami się zdarza zdjąć, tak? Do, tak? Nie wiem, do wyczyszczenia chociażby. No to tak. Tak? No to wtedy zawsze całujemy. No, a jeszcze kiedyś, jak zdejmowałam zawsze codziennie medalik na noc, to odmawiałam też modlitwę przy nakładaniu medalika rano. Tak, no i takich jeszcze, powiedzmy, drobniejszych rzeczy, to już takie zwyczaje, powiedzmy, ogólnopolsko znane, staropolskie, to jest na przykład to, że jak kroimy chleb, to przed ukrojeniem chleba zawsze stawiamy na nim krzyżyk. To pewnie znacie też z domów rodzinnych. Ja na przykład to znałem z domu rodzinnego. I to jest taka staropolska tradycja, że zawsze, powiedzmy, jest to taki znak, że poświęcamy to, co spożywamy, poświęcamy też na chwałę Bożą, tak? Zwłaszcza chleb, który jest jakby darem od Pana Boga, o który się modlimy też, bo modlitwę Ojcze Nasz. I chleb jest, trzeba pamiętać, też tą rzeczą, która potrafi przyjąć postać ciała Pańskiego. Tak. I też dosyć popularnym, myślę, w staropolskiej tradycji jest to, że gdy chleb upada na podłogę, to się go podnosi i całuje z szacunku dla niego. Teraz powszechnie jest dostępny i nie trzeba się o niego tak bardzo starać, bo tak naprawdę wszędzie, gdzie pójdziemy do sklepu, to mamy dostępny wiele rodzajów chleba i też piekarnie, jak wszystkiego nie wyprzedają, no to po prostu oddają do, nie wiem, do zniszczenia. Albo do wyrzucenia po prostu, wyrzucenia. Bo tak jest. No to taki, powiedzmy, w takich czasach, gdzie wszystkiego jest aż za dużo, no to szacunek do takich drobnych rzeczy niestety maleje w społeczeństwie, co nie jest też do końca dobre, bo jak pamiętam pokolenie moich na przykład dziadków i jeszcze starszych osób, prababci, to były osoby, które szanowały bardzo chleb, na przykład takie, które przeżyły wojnę, tak? I zawsze mówiły, że chleba nie wyrzucamy, nie zostawiamy na podłodze. To są osoby po prostu, które zaznały tego, że chleb nie jest czymś, co mają na wyciągnięcie ręki, tylko coś, o co trzeba się postarać. Tak, i to takie, i ja szczerze uczę się szacunku właśnie do też takich drobnych rzeczy od takich osób, niż od osób, które żyją w tym wiecznym dobrobycie, jakby wszystkiego mają za dużo nawet, tak? Tak jak dzisiaj. Zresztą nawet chyba jest taki wiersz Cypriana Kamila Norwida, nie? Do kraju tego, gdzie okruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie. Tak. Nie wiem, czy jego autorstwa w sumie wiersz, ale wydaje mi się, że Norwid. Bardzo możliwe. Jak nie, to sprawdzimy sobie. Możesz się to sprawdzić w Piśmie Świętym, jak powiedział Wielki Pole. Poszukajcie. Poszukamy. No i taką jeszcze modlitwę, taką jeszcze... A jeszcze przypomniało mi się, mogę? No. Przypomniało mi się jeszcze w kontekście właśnie samej żywności, że przy... Na jednej z grup katolickich przeczytałam kiedyś, że jest taka tradycja, gdy kobieta piecze, matka rodziny piecze jakieś ciasto albo chleb i przed wstawieniem właśnie do piekarnika błogosławi te jedzenie, tak? Przed upieczeniem. I jeszcze z takich, powiedzmy, już odchodząc od tej żywności, którą wszyscy lubią, ale idąc w stronę takich bardziej, powiedzmy, modlitewnych aktów pobożności, jest też taka tradycja stara, katolicka, że jeżeli słyszymy na przykład syreny, na przykład pogotowia jadącego lub straży pożarnej,
to modlimy się po prostu w intencji tego, co się tam dzieje, tak? Czy jeżeli jest to pogotowie, no to w intencji osoby przewożonej lub po którą pogotowie jedzie, żeby ją uratować, tak? To też jest taka tradycja. Oczywiście przede stara, wszystkim katolicka. O zbawienie, a na drugim miejscu o zdrowie. Tak, no tak, 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 wiadomo, tutaj z zachowaniem oczywiście odpowiedniej hierarchii, natomiast pomodlić się w intencji tej osoby zawsze warto. I też generalnie jak widzimy jakieś awantury gdzieś na zewnątrz, albo widzimy, że gdzieś jedzie policja, czy tak jak mówiłeś, już chyba to jest straż pożarna, tak? Albo widzimy jakieś zło, które dzieje się na zewnątrz, na ulicach, takie bijące po oczach, jakieś poważne kłótnie, awantury, czy coś, to też zawsze warto odmówić chociaż akt strzelisty w takiej intencji. No, w miarę możliwości. I jeszcze taką tradycją, na pewno też znaną starą, staropolską, katolicką, jest to, że w trakcie burzy na przykład stawiamy gromnicę w oknie, tak? A, no tak. To akurat nam się rzadziej zdarza, bo zazwyczaj w trakcie burzy to albo nie ma nas w domu, albo różnie to bywa. Natomiast no, ogólnie jest taką tradycją też staropolską, to też informacja dla wszystkich, że stawiało się gromnicę po prostu w oknie, tak? Tak, z prośbą do Matki Bożej właśnie o ochronę domostwa w trakcie burzy, dlatego że kiedyś no, burze były większym zagrożeniem. Tak, oczywiście dzisiaj na to już jakby mniejsze ma znaczenie, bo dzisiaj mamy piorun ochrony i różne rzeczy, które nas chronią przed burzą, natomiast no, zawsze w jakiejś intencji można postawić, tak? Nawet w intencji tych, trzeba którzy pamiętać, są na zewnątrz. A, to swoją drogą też, ale też trzeba pamiętać, że jakby dzieła rąk ludzkich nie są nigdy tak pewne jak opieka z nieba. I gdy przyjdą jakby biedniejsze czasy, a kiedyś na pewno przyjdą, to wtedy możliwe, że nie będziemy już tak dobrze chronieni przez piorun ochrony i inne jakieś tam wynalazki współczesne i szczególnie wtedy będziemy potrzebować takiej pomocy Bożej. Tak. Oczywiście jak ktoś nie ma gromnicy, to może postawić zwykłą świeczkę. No dokładnie, to jakby nie ma dogmatów, tak? Tutaj w tej kwestii. Też takim... To jest raczej powszechnie też praktykowane, bo często to widzę. Jak przechodzimy przy kościele, to należy się przynajmniej przeżegnać. Mhm. Ale co ciekawe, gdy byliśmy na pielgrzymce biało-czarno-czerwonej, to idąc na pielgrzymce, przy kościele zawsze się przyklęka. Tak, przechodząc przed Najświętszą Sakramentą, tak jakby, tak? Mhm. To z szacunku Najświętszego Sakramentu się przyklęka. My też mamy taki zwyczaj, że przy kapliczkach przydrożnych zawsze robimy znak krzyża. W miarę możliwości, oczywiście jadąc samochodem, to różnie wiadomo, bywa, bo ty... Nie wyłapiesz nawet wszystkich. No tak, bo czasem jest jedna za drugą, ale staramy się robić naszych przy kapliczkach przydrożnych też znak krzyża i na przykład zimą idąc z nakryciem głowy, przynajmniej w moim przypadku, to ja zdejmuję nakrycie głowy na przykład przed kapliczką, tak? Mhm. To też jest taki akt szacunku wobec powiedzmy świętego, czy Pana Jezusa na krzyżu tam przedstawionego, tak? Mhm. Warto też, przechodząc właśnie przy kościele, odmówić jakiś akt strzelisty jakby w ramach uwielbienia Najświętszego Sakramentu. Mhm. No oczywiście dobrą praktyką jest też wspólna modlitwa w domu. Rano, wieczorem lub rano i wieczorem. No, w miarę możliwości też za dnia. Na przykład, nie wiem, jak są jakieś okresy liturgiczne takie jak Adwent, to warto sobie też czasem, czy Wielki Post, warto sobie dołożyć jakąś tam dodatkową modlitwę. Poza tymi dwiema takimi podstawowymi, czyli poranną i wieczorną. Jak mamy październik, no to wiadomo, warto odmówić różaniec, czy dziesiątkę, czy tyle, ile możemy. Różańca. Mamy majowe, mamy różne inne nabożeństwa okresowe. O właśnie, to jest też ładna praktyka, która niestety troszeczkę umiera. Na wsiach głównie jeszcze została, że nabożeństwa majowe nie były kiedyś odmawiane w kościele z księdzem, tylko raczej przy kapliczkach. Jako takie nabożeństwo ludowe, tak? Tak. Bo nabożeństwo majowe jest raczej nabożeństwem ludowym, czyli tutaj zbierała się na przykład wieś pod kapliczką, czy pod krzyżem jakimś tam przydrożnym i takie nabożeństwo sobie odśpiewywała, tak? Dlatego, że nabożeństwo majowe i nabożeństwo czerwcowe jest nabożeństwem, do którego nie jest wymagany kapłan. To jest litania, którą mogą po prostu odmówić wierni. Co innego na przykład nieszpory, do których jest potrzebny kapłan. I to też, liturgiczne, tak liturgiczne, no, które kiedyś były dosyć powszechne, a teraz... Wieczorami były głównym nabożeństwem w kościele, tak naprawdę kiedyś teraz zapomniany, kiedyś też na ten temat pisałem, więc być może jak ktoś zainteresowany jest tematem nieszporów, no to link w opisie zamieszczę do tego posta, tak? Natomiast, no wiadomo, jakby msze wieczorne wyparły nieszpory wprowadzone warunkowo na II wojnę światową, które już z nami zostały na zawsze, może nie na zawsze, ale przynajmniej na ten czas. I nieszpory zniknęły i tak samo zamiast nieszporu zaczęto wprowadzać inne nabożeństwa, takie ludowe, jako nabożeństwa w kościele wprawiane, tak?
Tak mi się jeszcze przypomniało, że jest też tradycją przy poświęceniu palm w niedzielę palmową, żeby taką palmę włożyć za obraz. A, to tak, święty. Tak. Jakiś taki czy tam główny... za figurę, czy tak, krzyż, tak. Czy takie jakieś miejsce, taki ołtarzyk domowy, powiedzmy, za jakąś świętą figurę lub obraz. Generalnie tradycją jest też samo w ogóle przystrajanie ołtarzyków domowych i obrazów, żeby to nie było tak, że tylko sobie wieszamy obraz, tylko żeby jeszcze ofiarować coś od siebie. Teraz może jest to trochę utrudnione, ale kiedyś to było powszechne, że zbierano kwiatki polne i tak dalej i przystrajano te ołtarzyki tymi żywymi kwiatami, tak? Stale dbano o to, żeby zawsze były świeże kwiaty przy ołtarzyku. No, nas też czasami stoją przy figurze Matki Bożej. No, ale teraz generalnie jest to raczej ciężkie, jak się mieszka w mieście. Zwłaszcza. Tak, no to wiadomo, że to nie jest tak, jakby człowiek mieszkał blisko przyrody, ale tak, jak jest możliwość, no to też stawiamy, tak? No i też czasami, nie wiem, na różne okresy, na przykład na figurze kładłaś kiedyś różaniec? Tak, na paździe właśnie mamy taką figurę, gdzie Matka Boża trzyma dzieciątko z rozłożonymi dłońmi i na październik właśnie powiesiłam ten różaniec, tak jakby dzieciątko Jezus je trzymało. Tak, no to takie drobne rzeczy, tak, ale to są takie drobne akty też pobożności. Też w ogóle robienie różnych tam peleryn, jakichś szat, przyozdabianie figur też tak. Jest tradycją taką polską. I robienie wianków Matce Bożej, znaczy tak. Na figurę oczywiście. Nie wiem w sumie skąd my to wiemy, albo gdzie o tym słyszeliśmy i jak to się u nas wykształciło, ale też zawsze, gdy przechodzimy przy ołtarzu w kościele, gdzie nie ma Najświętszego Sakramentu, nie przed głównym ołtarzem, tylko na przykład przed bocznym, to kłaniamy się. Tak, bo tradycyjnie w ołtarzach były relikwie lub wokół ołtarza były relikwie i kłaniamy się tak jakby do tych relikwii umieszczonych w ołtarzu. Tak, nie zawsze oczywiście one są teraz w bocznych ołtarzach, ale jak się przyjrzycie czasami w wielu zabytkowych kościołach, to faktycznie te relikwie są i czasami jest ich nawet sporo, więc tak z szacunku też do właśnie tych relikwii, a nawet jeżeli ich nie ma, no to przynajmniej do miejsca, na którym jednak Pan Jezus przychodzi, tak? Czasami. Przychodził przynajmniej kiedyś. Teraz wiadomo, że boczne ołtarze to już poszły jako meble do usunięcia najczęściej, a jak są, no to po prostu sobie są jako ozdoby. Ale jednak to były miejsca, na których Pan Jezus przychodził na ten świat fizycznie, tak? No. I kiedyś jakbyśmy weszli w porze porannej do kościoła około gdzieś 10 godziny, to przy ołtarzach bocznych odprawiałyby się msze ciche. Prywatne, tak. Tak jak kapłani kiedyś odprawiali. Tak naprawdę przy każdym z ołtarzy kapłan odprawiał mszę. W miarę możliwości tylu, ile kapłanów było, no to tyle mniej więcej mszy było odprawianych. Bo msza, jak dobrze wiemy, z tradycji nie jest czymś, co jest dla ludzi tylko. Ludzie tam mogą czerpać owoce z mszy i ją adorować, natomiast msza jest do Pana Boga kierowana. Dlatego kapłani też odprawiali, składali ofiary sami czasami, tak? Oczywiście z ministrantem, bo tak wymagają przepisy. Natomiast no, składali te ofiary po prostu jako msze prywatne, tak? Nie tylko jako publiczne w niedzielę czy w święta. Oczywiście wierni mogli wejść do kościoła i taką mszę sobie adorować, natomiast ich obecność nie była obowiązkowa. Zgadza się. Też jak wiemy, jest taki zwyczaj dla małżonków związany z odpustem. Mhm. To macie nawet w tych takich mszalikach tynieckich popularnych na ten temat, chyba przy obrzędach zawarcia sakramentu małżeństwa, że małżonkowie mogą wzajemnie usałować swoje obrączki. Mhm. I tam akurat jest to wymienione w kontekście samego zawarcia małżeństwa, ale można to robić codziennie jako właśnie taki akt pobożnościowy. Tak. Co staramy się praktykować zresztą. Tak. Znaczy i regularnie, tak? No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o takie tradycje, co chcieliśmy wam powiedzieć, bo nic tam już w tym momencie do głowy nie przychodzi. Pewnie jeszcze jakieś są, ale jakby się na tym tak bardzo nie skupiamy, bo to są rzeczy, które po prostu wykonujemy codziennie jakby bez już głębszego zastanowienia się. Jeśli macie jakieś swoje tradycje, to napiszcie nam koniecznie, bo chętnie się o nich dowiemy. Może z jakichś książek staropolskich albo ze swojej rodziny, czy z domu rodzinnego, czy ze swojej takiej powiedzmy prywatnej praktyki. Bardzo chętnie poznamy wasze tradycje, także możecie napisać w komentarzu o nich. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobała ta nasza rozmowa. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dziękujemy za waszą uwagę i zapraszamy do śledzenia naszego kanału i do następnego odcinka. Cześć. Czołem.